idziemy na staw zobaczyć, co się tutaj dzieje. No tu w przyszłym roku będę podnosił tę łąkę. Coś tu się może jakoś zagospodaruje. Już była raz podnoszona, ale to takie miejsce, tak jak tutaj, że po prostu stoi woda. Jak była powódź w 2010 roku, no to było tutaj 2 metry wody gdzieś, gdzie ja teraz stoję. Żeby nie byłoby mnie widać kompletnie. No jedyny problem, jaki może się pojawić, to że wody gruntowe się podniosą i wtedy w mieszkaniu troszkę może się podnieść woda gruntowa i podsionki mogą jakieś być w piwnicach. No tu było więcej wody. Tutaj rzeka jest niestety nieodmulana, a rzeczkę mamy zaraz za stawem. Proszę zobaczyć. A tu tragedii nie ma. Ale na pewno się podniesie. Tak, będzie jeszcze do południa. Sobie padać, to się na pewno jeszcze rzeka podniesie. Dobrze, słuchajcie kochani, dzisiaj jadę odebrać auto do Lublina, bo już wczoraj dzwonili, że jest do odbioru. No i cóż, 3 osoby dzisiaj pojechało, jedzie na Ukrainę, zostaje z jedną osobą. Będę tam sobie przywoził od znajomego ludzi do pomocy. No i będziemy działać, jest taka przerwa, także dobrze, ta przerwa jest między malinami, to ludzie sobie odpoczną trochę, pojadę na Ukrainę, odpoczną, mam nadzieję, że wrócą z powrotem. Jest ciekawie. Ciekawe, czy się nawóz rozpuścił swoją drogą. Zaraz sprawdzimy. A jeszcze nie, ale raczej to był dobry moment z tym nawozem, bo dlatego, że no ten deszczyk go nawet taki mocny, mocniejszy padnie, go wbije w glebę i aby go nie przebił przez tę glebę, ale myślę, że nie. O, mamy tu jeszcze dorwania kapkę. Jeszcze dorwania. Na tej odmianie jest kawał czasu. Cześć, witajcie. Tak jak widzicie, jadę nie swoim samochodem. Byłem odwieźć 3 osoby na autobus do Lublina. No i oczywiście w moją osobówkę za cholerę by nie weszli. Mieli tyle bagażów. 3 osoby, 7 toreb. Ja nie wiem, oni tam, cholera, co oni tam kupują, wiozą na tę Ukrainę. Nie mam pojęcia, ale powiem wam, że dojeżdżam do domu i zaraz jadę odbierać moje auto. I w końcu skończą się te problemy z pożyczaniem aut i włożeniem aut, włożeniem ludzi na 2 auta, bo to już naprawdę jest lekka przesada. Także dojeżdżam, przebieram się i jedziemy odbierać. Witam, ja właśnie wracam. Tak się prezentuję. 7 osób, 9 osób, przepraszam. Miałem małe zawirowania przy odbiorze auta. Okazało się, że dojechałem, a ono nie było przygotowane w ogóle. Nie miało tablic, przeglądu zerowego. Tak to wygląda z przodu. Nagram na spokojnie jakiś taki test. Na razie to na świeżo, słuchajcie. Auto jest żywe, fajne, 150 koni.
No, będą się Ukraińcy cieszyć. A, będą się cieszyć. Trzeba gdzie jakieś pokrowce pozakładać. I wszystko. Mamy bagażniczek z tyłu. Roztwierany. Miejsca jest. Że ho, ho, ho. Także w końcu odebrałem samochód. Jestem zadowolony. Myślę, że ludzie będą zadowoleni, bo będą komfortowo podróżować. No i ja będę zadowolony, bo też będę miał auto, które będzie w miarę służyć, tak? Mam nadzieję, że bezawaryjnie. Słuchajcie, jeszcze na świeżo. 75 litrów weszło. No niestety trzeba tutaj też lać AdBlue, bo jest to już wiadomo, te normy emisji spalin. No fajnie, klimatyzacja jest manualna, ale jest na wszystkie rzędy siedzeń. Tak, sześciobiegowa skrzynia, manualna. Powiem szczerze, jak szłem z zamiarem kupna, no to tam nie chciałem aż jakichś tam nie wiadomo jakich bajerów, żeby to miało. Ale powiem Wam szczerze, że sprzedają się te samochody, byłaby jeden na stanie i to był właśnie w takiej konfiguracji, a nie innej. I oczywiście no zdecydowałem się na niego, dostałem jeszcze fajny rabat. Kupowałem to auto w Renault na Zaruk w Lublinie. Dostałem fajny rabat. Przez to, że były zawirowania, przez to, że było sporo zawirowań przy odbiorze auta, bo tak jak wspominałem, nie były założone tablice, na dodatek wyświetlał się błąd serwisowy, bo auto nie było przejrzane przed sprzedażą. Musieli podpiąć pod komputer i usunąć, po prostu zrobić taki zerowy przegląd i dopiero to ustało. No ale czekałem chyba ponad godzinę. No ale tutaj nie obwiniam nikogo, zdarzają się takie sytuacje, wiadomo. I dlatego nie nagrałem odebrania auta jako takiego, bo po serwisie musiałem się na szybko przejechać. Szybko, szybko, wszystko było szybko. Minimalny taki brak zorganizowania był, no ale ujdzie to, tak, ogólnie. Zobaczcie, ile teraz Saszków tu wejdzie. 6, 8, jak będzie w ogóle tyle. Także na świeżo, fajnie. Fajnie na razie to wygląda, miejmy nadzieję, że będzie to tak samo równie fajnie jeździć. Wcześniej wspominałem, motor jest dosyć elastyczny, fajnie przyspiesza, 150 koni, no to już 350 Nm robi swoje, no ale paka jest też duża, prawda? Fajnie, podoba mi się, fajnie, jest tak nowocześnie, już bym powiedział, jest już naprawdę jest nowocześnie, tak? No. Dobra, słuchajcie. Także będę robił test tego auta, tylko muszę troszkę nim pojeździć, przetestuję go, pojeżdżę w niedzielę, pojadę w poniedziałek, mam dużo spraw do załatwiania i nagram dla Was test tego samochodziku, może jakiś długodystansowy, jak się nadarzy okazja. Póki co pozdrawiam serdecznie Was i trzymajcie się, cześć.